Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kolejnej lekcji zdalnej. Tematem dzisiejszych zajęć będą sposoby opisywania funkcji i pokażę Wam 6 sposobów opisywania funkcji. Sposób pierwszy to jest opis słowny. Każdej liczbie ze zbioru, który tutaj mamy, przyporządkowujemy jej połowę. Czyli tutaj mamy liczbę i będziemy przyporządkowywać jej połowę. I teraz tak. Drugi sposób to jest tabelka. Jak wykonać tabelkę? X-y to są argumenty. Więc wpisujemy sobie do tej tabelki wszystkie argumenty, które mamy, czyli piszemy sobie minus 4, minus 2, 0 i 2. No i teraz musimy im przyporządkować wartość, czyli połowę. No to minus 4 podzielić na 2 to minus 2, minus 2 podzielić na 2 to minus 1, 0 na 2 to 0, 2 na 2 to 1. Teraz graf. No to tutaj widzimy, że mamy funkcję, która przeprowadzi Wam x i y. No i piszemy sobie tutaj po kolei minus 4, minus 2, 0 i tutaj będziemy mieli 2. I każdy x będzie po prostu przechodził w jakąś wartość, tutaj w jakiś y. O. No i teraz możemy oczywiście tutaj korzystać, moi drodzy, sobie z tabelki, którą mamy u góry i wpisać sobie po kolei minus 2, minus 1, 0, 1. Minus 2, minus 1, 0, 1. Teraz zbiór par uporządkowanych. Zbiór par uporządkowanych zapisujemy w takim nawiasie klamrowym i wypisujemy sobie pary. Czyli zobaczmy, jakie mamy pary. Minus 4, minus 2. To jest pierwsza para. Kolejną parą będzie minus 2 i minus 1. Kolejną parą będzie 0 i 0. I kolejną, ostatnią parą będzie 2 i 1. Takie mamy pary. Oczywiście możemy też spotkać inny zapis. Mianowicie coś takiego, że f od minus 4 równa się minus 2. Czyli taki zapis mówi nam, że dla x równającego się minus 4 wartość wynosi minus 2. Możecie spotkać też coś takiego. F od minus 2 równa się minus 1. F od 0 równa się 0. I f od dwójki równa się 1. Teraz wzór. Jaki jest tutaj wzór? Zobaczcie. Każdej liczbie ze zbioru przyporządkowujemy jej połowę. Czyli wzór możemy zapisać na różne sposoby. Jeden ze sposobów będzie taki. F przechodzące, i tutaj mamy x przechodzące w jedną drugą x. No i tutaj po przecinku możemy napisać x należy. No i wypisujemy te x. Minus 4, minus 2, 0, 2. Ale taki zapis będzie stosowany bardzo rzadko. Inny sposób zapisania takiej funkcji to jest f od x równa się 1 druga x. Czyli bierzemy x sobie stąd. No i tutaj widzimy, że to będzie połowa, czyli 1 druga x. I piszemy sobie x należy minus 4, minus 2, 0 i 2. I tutaj nawias oczywiście klamrowy. O. Inny sposób zapisu, który możecie spotkać, jest taki. Y równa się 1 druga x, gdzie x należy od minus 4, minus 2, 0, 2. Czyli każdy z tych zapisów, każdy z tych zapisów po prostu jest wzorem tutaj. Tak możemy zapisywać. No i teraz jak zrobić wykres? Wykres najłatwiej robić patrząc na tabelkę. No to patrzymy. Dla minus 4 mamy minus 2. No to tutaj dla minus 4 będziemy mieli minus 2. Teraz dla minus 2 będziemy mieli minus 1. No to tutaj. Dla 0 mamy 0. No to tutaj. I dla 2 mamy 1. Wy oczywiście macie kratki, więc powinno Wam to w miarę ładnie wyjść po kratkach. I teraz tak. Nie łączymy tych punktów. To trochę niżej wezmę, bo chyba za wysoko wziąłem. One powinny być w jednej linii, ale nie łączymy tych punktów, bo tutaj jest wykres, w którym mamy po prostu punkty. I teraz tak, moi drodzy, chciałbym, żebyście spróbowali zrobić sobie tutaj dosyć dużo zadań, macie 5 zadań. Zadanie 8.9 podpunkt A na 173, 8.10 podpunkt A na stronie 173, 8.12 na stronie 173, 8.15 A i B na stronie 173 i 8.17 na stronie 174. Czyli 5 zadań, żeby przećwiczyć sobie te sposoby. Mam nadzieję, że sobie świetnie dacie radę. No i powodzenia. Do usłyszenia na kolejnych zajęciach.